Panujące czasy panoszącego się wirusa wymagają w każdej dziedzinie działań niekonwencjonalnych. Szkoły gremialnie uczą zdalnie. Nie inaczej jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II. Wprawdzie w klasach uczniów nie uświadczy, ale w szkole wiele się dzieje. Zgadzam się, w szkole wiele się dzieje. Uczniowie od 12 marca nie przychodzą do szkoły, jednak istniejemy w wirtualnej przestrzeni. Musieliśmy w ciągu krótkiego czasu dostosować się do nowych wymogów. W związku z tym wiele dzieje się w tej przestrzeni wirtualnej. Cały czas kształcimy zdalnie, lekcje odbywają się zgodnie z planem. Poza tym współpracujemy z Radą Pedagogiczną, a także z rodzicami, uczniami. Odbywają się na bieżąco konsultacje i ta nauka trwa, choć przyznam, że szkoła bez uczniów jest pusta. 24 kwietnia Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, czyli tego z Górki, zdalnie pożegnało swoich tegorocznych absolwentów. Online spotkali się uczniowie klas technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich. Nie możemy uczniów zaprosić tutaj w mury szkoły, choć wszyscy bardzo byśmy sobie tego życzyli. Przygotowaliśmy zakończenie roku przez internet, przez Teamsy, także przygotowaliśmy dla uczniów bardzo ciekawe prezentacje, a także zakończenie właśnie w ten sposób, aby jednak utrwalić te chwile. Dla absolwentów przygotowano filmowe wspomnienie radosnych szkolnych chwil. Pewnie nie jednemu z nich zakręciła się łza w oku. Pozostali uczniowie szkoły pożegnają rok szkolny w innym terminie. Wiemy, że na razie kalendarz roku szkolnego nie zmienia się, co oznacza, że zakończenie roku będzie 26 czerwca. Teraz absolwenci z niecierpliwością czekają na oficjalne podanie terminu i sposobu zdawania tegorocznej matury. To zdalne pożegnanie absolwentów zatytułowano Kocham Cię Górko. Dla każdego z absolwentów pewnie nie jest to hasło na wyrost. Przecież uczyć się na górce było fajnie i żaden wirus tego nie zmieni.